właśnie przyjechał Paweł z Knyszyna. Byłem na podwórku. Co na podwórku? O, kapsle zbierają. Dobrze, tak będzie. Właśnie widziałem i ten wypadek. Przykry. Jak to szybko jechać, tak uderzyć jeszcze w kamerę na ulicy. Będę nagrywał. Tak idzie. Na moje konto. Nie lubię. Niech robią. Zostanie sam. Już. Mogę samochód mu czyścić jeszcze z poszulnikiem, maskę, całe te szyby. No, no podziękował. Jeszcze 10 zł mu dostałem, dostał ode mnie w zadbaniu. Nie jestem ich znać. Po prostu. Już. Taka prawda. O, zapaliłem sobie papierosa. No wykop. To jest wykop właśnie. Cały wykop. I co powiecie? Dobrze, nic nie kupowałem. Do jedzenia.
Wiedziałem, że nie będzie tutaj żadnych lajtów robił. I zabierają go. Ci, którzy go uwielbiają, kochają go. Nagam. Ten materiał jest bardzo dobry. I chudniejszy dzień. Poniedziałek. Zjem. No spokojnie. Jak to się mówi. Dobrze powiedział Jacek, żeby uważać na Krzysztofa, bo on ma powiązane z wykopem. Chciał usunąć wszystko, niech się sam usunie z mojego życia. To wszystko zniknie. To moje, to zabiorę. Już. Krótko. Leżał, no co leży? Ten Krzysztof leży. Co? Wyleży? Co on wyleży? Ciekawe.
oni chcą się mnie stąd pozbyć. Tak powiem dla was. Dobra. Zaraz wrzucę ten film na swój kanał. Nikt nie będzie mnie nagrywał. Ja nikogo nie nagrywam, ja siebie nagrywam. To, co chcę powiedzieć, to mówię. A nie, po prostu czaję się jak nie wiadomo co. Niech na policję jadą. W domu jestem. No stop. On wyjeżdża gdzieś po wioskach, nie wiadomo co robi. On powie, że ja go męczę. Ciekawe, kto męczy kogo? My na policję jechali na pewno. Niech jadą. Ja cześć, bo jestem. W domu jestem. O. Właśnie. Widzicie, jacy ludzie są okrutni? Są. No, ogółem jest tak. Właśnie sami widzicie, jak jest naprawdę. No, trzymajcie się. Niech warto.